nie palcie. Przede wszystkim, kiedy koksujecie. Ja nie palę bardzo długo. A papierosa znalazłem dzisiaj. Ale nie, nie zapalę. Na pewno nie. Także dzisiaj dalej pamiętajcie, że wierzę w Boga. To mój punkt pierwszy. Że wierzę w siebie. To mój punkt drugi. Że wiem, że każdy żyje tu z jakąś misją. Ja odkryłem w sobie nową misję. Ja odkryłem w sobie nowe wcielenie. Ja tym trzeźwym umysłem widzę dużo więcej niż widziałem, jak byłem. Jaki byłem. Wiadomo jaki. Także dzisiaj wam dam trochę motywacji od siebie, bo tego się domagacie. Tego oczekujecie. A któż to nie może was zmotywować, jak nie ten człowiek, który przeżył tyle kontuzji. Który walczy cały czas ze swoimi demonami. Nie ma demonów, są nałogi. To też mówiłem. Ustawkę lepszą zrobię. Pośpieszyć się trzeba, bo jak zacznę, to w 20 minut chcę się wyrobić, a może i w 10 chcę się wyrobić. Mam tu taką małą ściągaweczkę. Także dalej mnich. Dalej trzeźwy, dalej umysł otwarty. To chodzi teraz, powiem wam o tym, bo powiem wam trochę o sobie, o tym, ile razy ja się zmagałem z rzeczami. Powiem wam, ile kontuzji miałem. 2012 rok, pierwsza kontuzja, tak, rozerwanie klaty. To akurat byłem trzeźwy, ale biłem rekordy na klatę, na 200 kilo. Na któryś raz z kolei porwała mi się. Parę tygodni później mój sąsiad, nie pamiętam, z jakiegoś ciemnego kraju, też co rozwalił klatę na 140 kilo. Poddał się całkowicie. Taka jest różnica między zwykłym człowiekiem a jeżym. Taka jest różnica między człowiekiem zmotywowanym, człowiekiem z marzeniami, a zwykłym człowiekiem. Coś kraknie, coś strzeli, ludzie się poddają. Ja się nie poddaję. Także, choćby co by się nie stało, kiedyś za dzieciaka też miałem kontuzję i już ćwiczyłem i powiedziałem lekarce, że na wózku będę jeździł, jak będzie trzeba na tą siłownię. To jest życiowa pasja. Także jak mi piszecie, daj coś Jerzy na motywację. Jerzy, zmotywuj mnie, nie mogę się zebrać na siłownię. Tyle tygodni. Idź pierwszego dnia. Pamiętaj, jak bardzo ci się nie chce, to idź tego dnia, jak bardzo ci się nie chce. Proste. Zrób to dzisiaj, nie jutro. 2019 rok. Był o tym odcinek. Opowiem wam głębiej. Wróciłem do domu. Zachlany na maksa. O 9 rano się obudziłem. Miałem już jakąś chorobę. Lekarka dała mi inhalator na astmę. Kłóciła się ze mną, że nie jestem chory. A ja wiedziałem, że jestem chory. Bo plułem jakimiś początkami flegmy. A im się zmieniały. Nieważne. Wiedziałem, że mam infekcję jakąś. Ona się kłóciła ze mną. Dała mi inhalator. W sumie nieważne. Sobota czy niedziela. 9 rano. Budzę się. Jezu, nie pamiętam swojego stanu, ale nie mogłem oddychać. Bardzo serce, bo dużo inhalatoru brałem. Serce myślałem, że mam w gardle. Nachwalało mi tak tutaj. Bu, 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 bu. Mówię, kurwa. Jezu, ty zawału dostajesz. Sobie myślę, krzyczę po swoją żonę. Krzyczę i nie mam siły krzyknąć. Nie mam siły krzyknąć. Zadzwoniłem po nią. Przychodzi, ja mówię, Aneta. Chyba dostaję zawału serca. Moja żona, która jest ze mną na dobre i na złe. Odwalałem tyle razy. O tym też opowiem. Jak dobierać sobie kobiety dzisiaj. Na tym odcinku. Jak nie krzywdzić. Chociaż ja
Nie zawsze żyłem takim umysłem, jakim żyję dzisiaj. I moją kobietę zraniłem wiele razy. Ale ona dalej jest ze mną. To jest miłość. My się kochamy. My się rozumiemy. Ona mnie rozumie. I ma zajebistą cierpliwość do mnie też. Humorystycznie trochę, jak zwykle. Ale całkowicie serious opowieść. Żona moja zadzwoniła do szpitala po karetkę. Przyjechały dwie baby, mi się urwał film. Wybudziły mnie chuj wie czym. Skontaktowałem trochę i mnie wywiozły do szpitala. W szpitalu rzucili mnie na te maszyny, tutaj podpinają to wszystko. Dali mi maszynę do oddychania. Stwierdzili, że mam wirusa. To było to zaraz przed tym, co był 2019 rok, grudzień, na święta, cały leżałem w szpitalu. Do dziś jest relacja na Instagramie, jak leżę. Taka na stałe, żeby mi przypominała, jakim kretynem byłem. Także stwierdzili, że mam wirusa. Nie wiedzą jakiego, jakaś odmiana grypy. Dali mi izolatkę, osobny pokój, bez prysznica. 7 dni leżałem bez prysznica, jajca, dupsko. Byłem sobie w zlewie, z niewydolnością płuc taką, że jak napinałem flaka przed lustrem, żeby zobaczyć, czy mam dalej mięśnie brzucha, to dostawałem zadyszki, na maksa zadyszki. Wchodzą do mnie pierwszego dnia pielęgniarki, lekarz i mówią, że prawdopodobnie przeszedłem zawał serca. Cios. Sam nie wierzę, co słyszę. Mówię, Jerzy, ty kretynie, znowu. Ale to mnie nie nauczyło nic. Mówią, że prawdopodobnie dostałem zawału serca. Za parę dni, jak mi infekcja przejdzie, jak mi przejdzie ta grypa, jak będę już do ludzi, zjadę na dół do piwnicy i zrobią mi badania. Tyle się dowiedziałem. 7 minut. Ja usłyszałem to, usłysząc to, nie wierzyłem, mówię, wstałem, zdjąłem tą maskę, sprawdzę sam, bo nie wierzyłem, że miałem zawał serca. Mówię, to serce będzie mnie bolało. Położyłem się na podłogę i zacząłem robić pompki. Zacząłem robić pompki, zrobiłem 4 i taką niewydolność miałem po prostu. Wpadła pielęgniarka w tym czasie i powiedziała, że jestem wariat. Powiedziała, że jestem wariat, że mam leżeć w łóżku, bo jestem po zawale serca. I mam się z łóżka nie ruszać, że mam wypoczywać. Mniejsza z tym, przeżyłem to jakoś. Żona odwiedzała, dzieci odwiedzały. Nikt inny mnie nie odwiedził. Właśnie. Nieważne. Lepiej mnie odwiedź, nie dzwonisz. I ty nie pasuje do tych ludzi. Jak mam te kurwy lubić, co nienawidzą innych ludzi? Czy jakoś tak? I co? Minął dzień 6. Uznali, że już nie zarażam. Wywieźli mnie na dół szpitala. Szpital w Doncaster, powiem wam, najgorszy szpital, w jakim w życiu byłem. A byłem tylko w Radomiu w szpitalu, w Olsztynie w szpitalu, na badaniach. W Radomiu tam też chyba chory raz byłem, nie pamiętam. Parę razy byłem. I powiem wam, ten Doncaster szpital to jest najgorszy szpital na świecie. Wszystko spierdolą. Dobra, nie będę historii opowiadał. Pracuję z gościem, powiem, nie wytrzymam, który był na nie, bił się na gołe pięści tutaj, nie? I mu coś z głową zrobili. I czasami pracuję z nim. Widuję go, o tak, prędzej tak. Z głową, co sobie miał operację na otwartym mózgu i w tym szpitalu spierdolili mu mózg, że dzisiaj jest upośledzony klient. Coś ma cofkę delikatną, bez kitu. To są fakty. Takie międzyczasie. Wywieźli mnie na dół do tej piwnicy. Dowiedziałem się wtedy, że mi przetną żyłę w kroczu. Wsadzą kamerę w żyłę. To jest jakaś główna żyła. I wsadzą kamerę do serca. To ja założyłem swoje okulary, żeby też patrzeć na to. No, człowiek przeżywał. Wmawiali zawał, to człowiek przeżywał.
I co, okazało się, że powiedziała, że mam duże serce, ale wszystko dobrze pracuje, żadnego zawału nie było, żadnych blizn nie ma na tym sercu, bo to są właśnie jakieś tam blizny pozawałowe czy coś takiego. Już nie pamiętam, nie będę się zagłębiał w temacie, bo zaraz ktoś mnie tam na komentarzach sprostuje. Także bezzawałowo. Ale słuchajcie, wychodzę ze szpitala. Ja uważałem się za dalej chorego, ale w sumie cieszyłem się. To był nowy rok. Łódź. Łódź świnek i od kurówek. I rozkojarzyłem się teraz. Wracam do domu. Z żoną się, pamiętam, pokłóciłem. I znowu dostałem tej swojej takich ataków złości. Takie miałem na tamte czasy. I dostałem ataku astmy. Moja matka wtedy była też, mama, z nami. I ja się takie zadyszki dostałem, że po prostu z oddechu na coraz krótszy, biorę ten inhalator, aż w pewnym momencie się wyłożyłem na podłodze, zacząłem brać ten inhalator i już myślałem, że w pewnym momencie myślałem, że już umieram, bez kitu. I parę razy w życiu tak miałem przy tych swoich atakach astmy, że w pewnym momencie myślałem, że umieram. Miałem takie ataki astmy ze 4 razy w życiu i wszystkie przeżyłem. Lekarka mi kiedyś powiedziała, jak mi zdiagnozowali astmę, że od takiego ataku można umrzeć. Ja z taką astmą ćwiczę cały czas. Robię ciężkie nadwagi. Mniejsza z tym. Wróciłem do szpitala na 2 dni. Zalecili mnie, wyszedłem. W pół roku dochodziłem do siebie, bo nie miałem kondycji treningowej strasznie. Sęk w tym, że to mnie nic nie nauczyło. Wróciłem po koronawirus na bramkę. Pierwsze co, to wypiłem chyba 20, no nie będę przesadzał, co 20 minut piłem podwójny rum z kolą. Godzina 10, ja zacząłem o 7 pracę. Godzina 10, ja już byłem zrobiony konkretnie. Przyszedł klient, z którym się pobiłem, którego nienawidziłem, od którego mnie odrywali. I jakoś nieświadomie sobie rozerwałem triceps. Nie będę opowiadał o tej walce dużo, bo ja chcę uchodzić za człowieka dzisiaj spokojnego. Staram się panować nad nerwami. Także powiedzmy, że sobie nie będziemy zagłębiać się w tym. I co? I w końcu tak sobie stałem i mówię, skurcz mnie w triceps złapał, ale koszula porwana, patrzę, już parę godzin później, wiecie, cały czas alkohol szedł. Tutaj taka mała plamka się pojawiła. Znowu do szpitala. Kokodamol mi dał, aferka, bla, 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 bla. Przyspieszę to. 2 razy byłem w tym szpitalu, 2 razy aferki. Pojechałem do Sheffield, zrobili mi operację. Bez gadania, po paru dniach powiedzieli, że zerwany, że kaleką będę, jak nie będę, że nie będę mógł zginać ręki, tak, bo jak coś tam poszło, ścięgno poszło i mięsień poszedł. I ścięgno poszło, że po prostu dziwne, bo tą noc, co byłem, pamiętam, zrobiony na bramce, ja tą ręką ruszałem. Pamiętam, ja tą ręką ruszałem, a nad ranem już nie mogłem ruszyć, i oni w szpitalu powiedzieli, że nie mogę ruszać. Aha, przewijam. Dobra. Jeszcze wcześniej rozerwałem sobie dwójkę na siłowni, robiąc martwe ciągi. 240 czy 220 kilo. 5 serii po 5 i piąta seria, piąty ruch. Na szczęście mam nadzieję, że to był partial, że to takie częściowe rozerwanie było. Cała noga fioletowa. Strasznie się wylało wtedy. Mam gdzieś zdjęcia. Gdzieś są na Instagramach te zdjęcia i na fanpage'u też. Także to też było na kacu. I słuchajcie, i ten triceps, do czego dążę, też poszedł na wielkim melanżu, można powiedzieć. I to mnie dalej nie nauczyło nic, bo ja dalej piłem i dalej jakieś głupoty robiłem i żarłem te tabletki później jak kretyn. I taki ciąg głupoty powstał. I
Tak jak mi się nie chciało chodzić na siłownię, ja jak rozpoczętą nogę miałem, słuchajcie, to ja po tygodniu czy po dwóch, jak już, bo to był taki moment, że jak wstawałem, to mnie rozrywało tą nogę, bo takie ciśnienie krwi się robiło. Ja dalej szedłem na tą siłownię, na jednej nodze, nawet próbowałem ćwiczyć tą nogę, wyobraźcie sobie. Triceps, jak mi rozwaliło, zdjąłem ten gips później. Jeden, on powiedział, żebym nie ćwiczył, ja tylko zdjąłem ten gips, zacząłem ćwiczyć. Peptydami, wiadomo. Hormon zacząłem wtedy brać właśnie i do dziś nie przestałem. Zapomniałem tego dodać na ostatnim odcinku, jak ujawniałem cykl. Hormon wzrostu biorę po 5 jednostek dziennie. Już jakieś ponad 2 lata. I co? Od jednej sztabki na tej swojej siłowni domowej, na tej bramie, co mam na sztabki, tą bramę. Jedną sztabkę ledwo co. I tak sumiennie 2, 3, 5. Ten triczek obkuwany był dość długo i wszędzie strzały robiłem w niego, tu robiłem strzały. Z każdej strony, jaka jest możliwa, robiłem zastrzyki z teścia, z tego, z tamtego. Oleju nie lałem, znaczy syntolu nie wbijałem, jak powiedziałem. Same anaboliki wbijałem w niego. BPC, TB500, no i hormon. I anawar jeszcze jadłem do tego. No zgłupiałem trochę, ale anawar też było napisane, że w zespołach pooperacyjnych ludzie używają, także... Wydaje mi się, że szybko się wykurowałem z tego, bo tam pamiętam po 2 miesiącach ten bicek już nawet, bo bicek też zbiedniał strasznie w tym gipsie, że to odrosło wszystko fajnie nawet. Także dzisiaj wstaję po 13 godzinach, powiem wam tyle. Wy mnie pytacie, jak się zmotywować. Wstań rano, spójrz na zegarek i nie mów do siebie, że jeszcze godzinę mogę pospać, jeszcze pół. Nie, jak już otworzysz oczy, wstań, zejdź na dół, odlej się, napij się szklankę wody, jedną albo dwie nawet, albo napij się szklankę wody z 2 łyżkami octu jabłkowego, to cię obudzi na 100% i to przy okazji ci flaka poprawi, zajebiście. Nie piję tego od roku czasu, ale ciężko mi się złamać, ale zacznę to pić, bo to jest zdrowie. I wypiję, zjeść śniadanie z myślą o treningu. Nieważne, czy to jest 17, czy to jest ranek, czy to jest godzina 15, zależy jak pracujesz. Każdy ma tak samo. Każdy jest tym samym człowiekiem. Albo ty bijesz to, albo ty bierzesz to. Nie, ty też możesz to robić. Tylko zasłuż na to. Znaj swoje zdrowie, znaj swoje limity przede wszystkim. Nie nadużywaj tego zdrowia, żeby ciągnąć jak najdłużej. Ja, widzicie, nauczyłem się dość późno, odkryłem, zmądrzałem, otworzyłem oczy. Dość późno i tak jak powiedziałem, bardzo zła rzecz się stała, żebym... Tragedia się stała, żebym po prostu otworzył te oczy i sobie zaprzysiągł jakieś tam swoje zaprzysiężenia, że będę żył w czystości jak mnich właśnie i będę uczył was, żeby w tym przetrwać wszystkim. I tak jak powiedziałem, przewinę jeszcze o jednym dzisiaj, także nie ma, nie chce mi się. Jak wstajesz, otwierasz oczy, to od razu miej wizję na swój cały dzień. Bo dziś teraz idę na trening, jem śniadanie, żeby spalić te węgle i idę na trening. Proste. Żadna filozofia. Dzień, dwa, trzy. Po 3 tygodniach już będziesz jak robot. To będzie twój odruch bezwarunkowy. Wstaję i siłownia i idę. Przykładowo. Tak, teraz całkowicie zmienię temat. Powinienem już kończyć. Ale ludzie, patrzę na niektórych i naprawdę widzę fajnego chłopaka. Ja jestem, mam kobietę, tak? Nie, żadnym nie jestem kolorowym, wiadomo kim. Ale to można ocenić, że jest fajny chłopak na przykład, że dobrze wygląda, tak? I widzę fajnego chłopaka i brzydką kobietę na przykład. Albo że widzę fajnego chłopaka, mądrego chłopaka z idiotką. Albo że widzę, takie małżeństwa widzę.
Przykładowo, takie rodziny widzę, a później widzę rozbite takie rodziny, tak? Młody chłopaku, znowu powiem do ciebie, odezwę się do ciebie. Nie zakochaj się w pierwszej lepszej, która ci uchyliła, która ci nadstawiła, która powiedziała, że cię kocha. Zdobądź jakieś doświadczenie, dorośnij psychicznie do tego i dopiero wejdź w ten tryb rodzinny. Nie rób dzieci za młodu, bo krzywdzisz tym swojego dzieciaka. Jak? Zauważcie, że dzieciaki, to jest mój pogląd osobisty. Możecie się z tym nie zgadzać, ale ja to widzę tak. Chłopaki z domu, gdzie chowała je tylko matka, są nie wszyscy, bo są wyjątki, ale większość. Tu w Anglii widzę to. To są miękkie faje, tak zwane. To są dzieciaki bez charakteru. Dzieciak, chłopak przede wszystkim, musi mieć przykład silnego ojca w domu. Tak, silnego ojca, który krzyknąć potrafi, który to potrafi, który tamto potrafi, który powie synowi broń się, który powie synowi walcz, który pokrzyknie na syna, jak coś źle robi, a nie babci, ciuciu, majtki. No nie tak. I tyle. Zastanówcie się nad tym, co powiedziałem teraz, bo dla mnie to też jest ważne, bo to nowe pokolenia rosną, a to mają rosnąć silne chłopaki. Tak jak to stare pokolenie jest silne, sztywniutkie, nie tak? Ja to co nowsze pokolenie, rozejrzyjcie się, jest coraz słabsze. Mamy rosnąć w siłę. Sylwetka ma być zdrowie. A wy macie zasłużyć na swój strzał teścia. I sami sobie odpowiedzcie przed lustrem, czy zasłużyliście. Tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek.